Siema, z tej strony Błażejo. Gramy sobie znowu w Jelopy. Jest to drugi odcinek, a tak naprawdę trzeci, bo wcześniejszy był po prostu Resident Sleeper i nikomu by się nie chciało go oglądać. Więc pomijmy już ten odcinek. Nie wiem, co tam jest zedytować, po prostu. Odcinek trwałby bez montażu 40 minut i musiałem 20 minut wyciąć, bo to była po prostu jazda prosto. 20 na godzinę jechałem, bo ciężaru nie miałem. Ciężar nie wiem, co ja mówię. Po prostu miałem taki ciężar, że samochód się ruszyć i nie chciał. No i tak jechałem, aż dojechałem w końcu. Jesteśmy teraz. Gdzie my jesteśmy w sumie? A w Czechach. Tak? To jest. No. Więc zapowiada się świetnie, coś tu ciekawego zostawiłem, już nie pamiętam. Raczej nie dadzą, jak wtedy nie dali. Do widzenia. Tym razem uważam na drzwi. Mogę tu wejść tak o? Normalnie? Nie, nie mogę. Czy tylko przez drzwi. I te zabronione papierosy. Nie wiem, czy bierzemy dziadka. Kawę w ogóle tutaj mamy. I lekarstwo. No dziadek, no. Przepraszam. Dobra, dotrzymasz nam towarzystwo. Jednak jeszcze raz. Siadaj, wujek, nie dziadek. Wiem, gdzie są kluczyki. O Jezu. Nawet stać nas na naprawę, to jedziemy. I teraz jedziemy do... Już wam mówię. Magiaro Ryszak. Nie wiem, co to jest za miasto, czy co to jest. Znaczy, czy co to znaczy, ja nie wiem. Dajemy sobie znak zapytania. Pokażę wam, co to jest ten znak zapytania. To co, wujaszek? Jedziemy naprawić samochód. Tam widać, że nic nie ma za tym. Trochę zwalili. A, okej. Chyba nie pamiętam, gdzie jest... Stacja. Ue, a mi myszka skacze. Dobra, jedziemy w dół, może tutaj będzie. Ui. Jest. A nie, to jest ten. To jest z ulepszeniami. A w sumie to też skoczymy. A. Co by tu wymienić może było? Silnik najlepiej. Ale ile taki silnik kosztuje? Chyba, że jest na ten. Dodatki. Jest, ale 300 nie jesteś nas. O, wymiana drzwi. Patrzę, no. Niby zmniejsza to szybkość tego, tworzenia się brudu na samochodzie. No. Czym to się różni? Ojej. Czym to się różnią te silniki? Ten jest najdroższy. To dba o kondycję silnika, to
daje największą moc. Dobra, zrobimy tak. Już wezmę te chlapacze. Teraz będzie nam szybciej odpalało. I cyk. A to leci na sprzedaż. Albo na złą, bo jeden w sumie. Wytrzymałeś 3 na 3, to niby... Właśnie. Jakie to ma te? 0,01 litra do zużycia, a to 0,09, czyli to jest dobre. Mniej zużywa paliwa. I szybciej odpala o wiele. Jedziemy. Jest nasza lajka teraz wypasiona, a nie jakaś biedacka. Bo jeszcze drugi zegar tu by się przydał, który pokazuje, co mamy uszkodzone, żeby nie trzeba było za każdym razem otwierać maski. No, jedziemy tutaj. Tankowanie. Słyszałem hamulec. MPC chyba jakiś jest. Oj, nie opony. Chociaż w sumie te opony to już... Kurde, tyle wydam na naprawę tego samochodu. Łe, a mi ta myszka lata. Ej, tak, 15, 15. Winko 25% taniej. Jesteśmy na jedno? Nie. To lipa. Dobra, chociaż naprawimy. Zgarniemy coś po drodze pewnie. Nie mówcie mi, kiedyś się dało naprawiać. Za ile za sprzedaż? 5. Dobra. Póki nie walnęły nam opony, to można jechać. Te opony mam wytrzymałość 1, a te 1, a te też 1. Czyli wszystkie mam 1. My tutaj sobie jeszcze umyjemy samochodzik. Mamy szybę tylko, bo się nie opłaca reszty mieć. No i git. Zaniesiemy, żeby nie było. Kurde. To widzę, a ile lekarstw chodzą? Po 9. A są na przecenie, bo jak są, to się nie dziwię, że po tyle chodzą. No, 50%. A się zmieści jeszcze jedno? Normalnie się mieści. Chociaż paliwa nie mam. To nie będę tylko, nie. Starczy tyle, ile jest. Trzeba mieć zawsze paliwo na... paliwo na benzynę, co? Kasę na benzynę. Albo kasę na paliwo. To jak to?
to jak woli. Dobra, jedziemy. 663 km już. Trochę to dużo. No to wujaszek trochę se pod... No, poczekamy se trochę. Zanim podjedziemy tym samochodem. No nie jest tak źle, 20 na godzinę pod górkę. A ten... W tamtym odcinku, którego nie zobaczycie, tym Resident Sleeper, to po prostu jechałem 20, ale na prostej drodze, a czasami z górki jechałem 30 max. Co? Czemu to jest żółte na samym dole, co? Dobra, siema, papierosów nie ma. O Jezu, Jezu, Jezu. Papierosów nie mam. Proszę bardzo. A, już wyznaczyliśmy, no tak. Jedziemy. Ojojoje, nam się szyby pozbijały, Boże Święty. Dobra, jedziemy. Z wybitymi szybami. Czemu mi się to świeci? A co jest? No. W ogóle taka sztuczka, jak przejeżdżacie przez granicę. Macie coś nielegalnego w bagażniku, to weźcie sobie to tutaj przy drzwiach i po prostu jak siądzicie, to weźcie to. Oni tego nie zauważą. Tak mi się wydaje, może to naprawili, ale kiedyś to normalnie tak działało. Dawno nie grałem. Mam nadzieję, że się nie przekonam na własnej skórze, bo będzie lipa. Nie wiem, czy nie zmienić jakości tych lusterek. Będzie ładnie. A mogę tu zmienić, czy tutaj nie? Tutaj nie bardzo. Zobacz, to jest księżyca, to słońce. Co jest? Czemu niebo jest białe? Nie rozumiem tego, co się dzieje. Wygląda, by się coś zbugowało, ale nie wiem. Dobra, jedziemy. No i cyk, 60. Nawet 80. Nie. Nie będzie się. Chyba nie możemy tak szybko jechać. Bo się zaczyna dymić. Dobra, jedziemy. Co ja tam będę? Ważne, że jedzie. Ej, właśnie, przecież można sprawdzić, co jest nielegalne, to kupić, przemycić, w sensie to, ten sposób, zaraz, noc się robi, tak szybko, przemycić to, i tyle hajsu, łe. A, złomowisko. Znak zapytania to jest złomowisko. Sam nie... się... Boże. Powiedziałem, że powiem wam o co chodzi z tym znakami zapytania, a sam nie widziałem. Myślałem, że znak zapytania to jest, że coś po drodze mogę znaleźć takiego, że złomowisko, że na przykład jest pociąg, że można znaleźć jakiś domek, w którym jest skrzynka i tak dalej. A nie widziałem, że to jest akurat złomowisko, a myślałem, że to losowo. No to skręcamy. No to mamy flaka. Ale dupło. Skrzynka. Dwie. Ale dupło nam z tyłu. Kluczyk.
kurde, nie mogę. Kurde. Dawaj to koło. Ty już się nie nadajesz. O, lagał się. Skrzyneczka. Znaczy paczuszka, to nie skrzynka. Nie zmieści to się? Naprawdę? Cóż, biorę do łapy. A tam z tyłu nic nie było w ogóle przypadkiem? Ja widziałem. Musimy tak też może sprawdzić, co jest w środku. Tutaj mamy kawę. Tam mamy, co mamy? Oj. A tu mamy tekstylia. Kurde. Dobra, bierzemy, co ja będę. No właśnie. Ta droga prowadzi do złomowiska, czy jak? Bo tam coś było, ale nie wiem co. Chyba że ślepa uliczka tam. Ty no kurde, nie wiem czy się zawracać. No, zawrócę się. Albo dobra. Bo może być coś tam ciekawego. Tylko żeby nie był drugi flag za chwilę. Prawo driftem. Czy to jest ślepa uliczka? Tak. Opłacało się. Nie no, zawsze się opłaca wrócić, jak nie wiadomo co jest, ponieważ może coś ciekawego być. Ale teraz nic nie widzę. Sobie przy okazji umyłem szybę. No i drogi. Jedziemy z flakiem, co ja będę się zatrzymywał. No nawet samo mi lekko skręcę, tylko muszę pomagać. Sześćdziesiąt flaky. Ten flak tylko powoduje, że driftujemy. Ale fake drzewa. Widać było, że to jest zdjęcie, tak jakby drzewa. Że to nie jest model. I cyk w błoto. O, w dupsko. O nie, nie, o, zatrzymaj się. Tutaj taka sztuczka. O, ty w ogóle kolejne pudło. Nie zauważyłbym. O, sprawdzimy co jest przy okazji.
lekarstw. I to ile? Dobra. Tak. 100% naładowania, czyli brakuje nam paliwa. To wtedy rozmontowujemy, dajemy, ciągniemy. I się otwiera. Magiczna brama. No i tutaj możemy znaleźć różne części, jak na przykład silnik tłokowy. Ile jest warty? Dużo chyba. Bierzemy. A czekaj. Max sprint zwiększa. Zmniejsza czas. Ej, o 12,5 sekundy aż ty. Bierzemy. Ten jest wytrzymałość 1, jest wytrzymałość to samo. I ten wytrzymałość 1, więc to nie ma różnicy. A się przyda i co to jest? Wybieram paliwa HSK. HSK to co to było? Ile to jest? A. Nie. Brak mieszanki oleju, że nie ma tutaj mieszanki oleju, czy że nie trzeba mieszanki oleju? A nie, to jest 11 i 5 kg do masa, to jest... To się tylko trochę różni. Nie, nie opłaca się. Nie, nie opłaca się brak. Szczególnie, że to jest chyba... A nie opłaca się i tyle. Coś tu... Jakby się wspiąć jakoś na to, nie da się. O, mamy zbiornik paliwa, tylko o kurde. Ten to już jest, o Boże. Ten to już jest masywny. Da się przelać z tego? Ale się dymi coś, co tu się dymi? To filtr? Nie. Nie wiem, co tu się tak. Ad! Zestaw do naprawy opon. To które to pękło? To. A i co pisze? A, dobra. Chodź tu. Ona musi być luźna. Cyk. Okej, okay, mamy to. I teraz tak. A, nawet nie mamy tego. Jak przelać? No to bierzemy w łapę, no. Nie będę tracił takiego zbiornika. Nie. Zamknięte. Co to w ogóle za... Co tu pisze? Schrottplatz. Schrottplatz. Dobra. Chyba tu się da wejść. Nie pamiętam jak. Nie, nie da się. Chyba wszystko zgarnęliśmy. Takie wrażenie mam. Tak, ja się zabiorę z tymi rzeczami. No. No i jadę. O Jezu, co się dzieje? A. No właśnie, to się działo. To się działo, to jest 120 na godzinę, o którym mówiłem. O Boże, Resident Sleeper. Dam radę. Dojedzie. No jeszcze flaka mamy. Naprawiłem dopiero co oponę i
Druga walnęła, no nie wierzę. Co się stało? Bagażnik nie zamknięty. Może mam pomysł, a nie wiem, czy tak zadziała. Zajmuje jedno całe. Tu się nie wciśnie, naprawdę. Łom też. O Boże. Dobra, to chociaż to małe pudło się powinno wcisnąć. Nie. A, dobra, tak się wcisnęło jakoś. Dobra, spoko. Nie będzie tak. A tu są te leki. Się zastanawiam, gdzie są leki. Cyk, cyk. Czemu ten? Aha, to niczym się nie ruszy. Nie. Ta, niczym się nie ruszy. Zaraz, przecież jeszcze drugą oponę. To jest ta. Montujemy na faście. Jedziemy. Nic nie widzę, ale jadę. A tym razem zamknąłem bagażnik. No i teraz jedziemy normalnie. A opona została w tyle. Musimy jak najszybciej dojechać. No, a propos opony. Czyli tak, ta jest wymieniona, tamta jest wymieniona. Jedna była naprawiona. Naprawiona no jedno, więc zaraz dupnie jedna dupła. Kurde, nie przeczytałem, co mówię, tylko skipnąłem. No nic, w montażu sobie przeczytam. Jadymy, nie ma co zwlekać. On powiedział zwo. Dlaczego pisze 60 na godzinę, jak stoimy w miejscu? Co jest? O nie, cofamy się. No jedź! Dasz radę! Jademy! No nie denerwuj mnie. Zaraz my paliwa nie mamy. Ale lipa. Jak zgaszę, to nie zapali. No 70 km to nie jest dużo. Ja się chyba przejdę z hajsem, kupię benzynę i wrócę. No to raczej się nie zaraz. Zaraz.
Tak, zgasło. Czyli to oj, to śnieg był. No to lipa. O Jezu, co mi się z myszką dzieje. Dobra. Więc tak. To jest wartość sprzedaży 0, nic się nie opłaca brać. Ale wezmę te dwa i portfel. To jest portfel? Nie, to jest paszport. O, mam portfel. Nie, paszport. Portfel? Ach, mam portfel. Teraz idziemy. Znaczy ja idę. I widzimy się, jak już dojdę i sprzedam i kupię benzynę. Powiem wam, że jak się samemu idzie i się do nikogo nie mówi, to jest naprawdę straszne. Więc tak. Najpierw przybiegłem, kupiłem paliwo, pojechałem. Pobiegłem i przyjechałem samochodem pod tą stację. I tak. Musimy zatankować jeszcze. I coś się strasznie zaczęło dymić. I to jest chyba silnik. Tak. Co jest? Oj. Nie o to mi chodziło. Teraz pisze mi, że 3. Aha, tutaj zatankowało, co jest? Wlej tu. A! Za daleko. Tak. Tak. Przecież to jest kilka metrów. Tak, za daleko. Ja nawet nie wiem, czy nas na hotel będzie stać. No, na serce to opaliła. Może przelać się da? Nie. O, posprzedawane. I tak. O, po najle było. O Jezu, 25. Muszę na czymś zarobić, bo lipa będzie. Straszna lipa będzie. Jezu, ten samochód się zaraz przewali. W ogóle patrzyłem, to zakazane są fajki w naszym kraju, ale... Ale zgaduję, że się zmieni to, jak się przyśpimy, dlatego jedziemy się przespać. Zobaczymy, co będzie nielegalne i spróbujemy to coś nielegalnego przemycić. Ze względu na to, że no cienko u nas hajsem, jeżeli w ogóle teraz nas będzie stać na motel, bo jak nie... Co jest? Bach, nie będzie nas stać na motel. Nie, musimy zapukać do kogoś, żeby dał hajs i żebyśmy kupili oponę, bo tak się nie da jechać. To się źle skończy. Nie będziemy mieli hajsu na nic i będziemy musieli wrócić. Bo to się wiąże z tym, że... No. To się wiąże z tym, że po prostu lipa, mamy 6. A, to jest...
No daj kasę. No idź. Wujaszku. To chyba tylko z rana działa. No to idziemy się przespać. A i tu taka sztuczka jest. Latam. Dobra. O, otworzyła mu się walizeczka. W tamtym odcinku Resident Sleeper też tak było i... Tylko ta tekstura jest taka śmieszna. I ten. I tutaj różnych rzeczy można się dowiedzieć o nim. Zapauzujcie, jak chcecie poczytać, ja już to czytałem, jak kiedyś grałem. No. W ogóle on z boku już chrzpi. Proszę, modlimy się, żeby teraz dali nam kasę, żeby nas było stać na oponę. Bo jak nie, to będę musiał sprzedać te leki jeszcze, co mam w bagażniku. Jak będą leki nielegalne, to lipa. Nikt. Dałbyś kasę, ktoś, coś. No nie da się. Nie da się zarobić w tym kraju. A ile za śmieci? Tutaj. Nie, to jest zło. To jest 0,05. Dobra, wyjdę z tego, bo ma postać się rusza, ale... Wolno. Nie. Jednak się nie... Nie. Ruszę się. Nie, nie, nie. Uwaga, teraz na drzwi. Nowa, wsiadaj. Jechałem z wsiadającym wujkiem. Tam coś jest? Chyba nie. Chyba nic nie. Nie, nie ma nic. Dobra. Zobaczmy, co jest nielegalne. Tutaj. Nie. Nielegalne. Drugi flak. No ale w sumie jak się rozpędzimy, to jedziemy. I wino. Było tam wino? Czy było nas stać w ogóle na to wino? Ile? 35? Co te lekarstwa? Ja pierdzielę! Kurde, jakbym wiedział, że te lekarstwa tak podrożeją następnego dnia, to nie sprzedawał ich. Jezu, jedziemy. Wykręcaj to, manewruj ty. Wujek, bogaci jesteśmy, znaczy bogaci, no. Masz ci zasłuch. Nie jesteśmy bogaci, bo jednak to jest... Mamy tylko trochę tych lekarstw, ale jakbyśmy mieli więcej, to byśmy byli bogaci. A tym drugim jest chyba kawa?